Uniwersum Predatora miało dosyć wyboistą drogę. Od świetnego pierwszego filmu aż po rozczarowującego Depredator. Marka to się w wielu komiksów, książek czy gier. W 2018 roku marka zapadła się na 4 lata. Jednak najnowsza produkcja dała nam światełko w tunelu. O tym postaram się wam powiedzieć w dzisiejszej recenzji. Także bez żadnego przedłużania zaczynamy. Recenzja ma charakter mocno fanowski. Proszę o wzięcie tego pod uwagę. Chcę tylko wspomnieć, że recenzja może zawierać spoilery. Prey to kolejny film z uniwersum Predatora z 2022 roku. Historia została napisana przez Patryka Ainsona, a reżyserię odpowiedzialny jest Dan Chamberlain. Film został wyprodukowany przez Walt Disney Company za pośrednictwem swojego sztandaru 20th Century Studios na cyfrową dystrybucję. Warto nadmienić, że Prey nie ma żadnego związku z poprzednim filmem The Predator z 2018 roku z reszty serii Chaina Blacka. Historia zabiera nas na północne równiny Ameryki Północnej w 1719 roku, gdzie komanczach ma swoje plemię. Młoda kobieta o imieniu Naru, wyszkolona na uzdrowiciela, marzy o zostaniu wielkim myśliwym jak jej brat. W tajemnicy bohaterka uczy się używaniu Toma jako broni rzucanej. Podczas swojego polowania jest świadkiem pojawienia się na niebie statku Predatora. Bierze to za znak, że jest gotowa się wykazać i wyrusza na kolejne polowanie wraz ze swoim bratem i resztą myśliwych w poszukiwaniu lwa górskiego. Zwierzę jednak zostało spłoszone przez nieznane zagrożenie, które obserwuje grupę. Rad bohaterki zostaje, by aby odnaleźć zwierzę i dokończyć polowanie. Następnego dnia Naru potajemnie wymyka się na kolejne polowanie. Spotyka stado obdartych ze skóry bizonów. Następnie dostrzega niedźwiedzia Grizzly w pobliżu rzeki poniżej jej punktu obserwacyjnego na klifie. Podczas próby wystrzelenia z jej łuk pęka, przyciągając drapieżnika. Naru zostaje osaczona przez niedźwiedzia z powodu braku doświadczenia. Wciska się w duże zarośla, gdy zwierzę atakuje. Po dłuższej chwili, zwierzę zostaje pokonane i zabite przez predatora. Bohaterka dostrzega prześladowcę jedynie, gdy krew spływająca z ciała niedźwiedzia pokrywa ciało Jautia. Po tym wydarzeniu kobieta ucieka, jednak wpada w sidła. Po pewnym czasie bohaterkę odnajdują francuscy podróżnicy, którzy byli odpowiedzialni za oskurowanie bizonów i zamykają naru w klatce, nakazując swojemu tłumaczowi, by ten wypytał ją o Predatora. Kiedy kobieta odmawia rozmowy, szef grupy ujawnia, że mają również niewoli jej brata i torturują go, by zmusić naru do rozmowy. Po nieudanej próbie wyciągnięcia informacji, podróżnicy uważają bohaterkę i jej brata jako przynęty dla Predatora. Łowca używając swojej zaawansowanej technologii zabija większość francuskich traperów podczas ucieczki Naru i Tabe. Bohaterka ucieka do lasu i odnajduje ocalałego podróżnika, który wcześniej torturował jej brata. Ogłusza go, po czym odcina mu nogi, by zwabić Predatora i stanąć nim twarzą w twarz. Przed ostateczną walką zjada pomarańczowy kwiat, aby ukryć swoją sygnaturę cieplną. Historia przedstawiona w filmie nie jest odkrywcza i bardzo nawiązuje do pierwszego filmu o Predatorze. Ciekawą alternatywą jest sama bohaterka, która musi stawić czoło nieznanemu i bardziej zaawansowanie technologicznie niebezpieczeństwu. Sama przemiana bohaterki jest słabo prowadzona i nie jest tak wyraźna jak w przypadku dwóch pierwszych części serii Predator. Sama stylistyka filmu jest dosyć dobrze wykonana, jednak znajdziemy kilka drobnych szczegółów, które mogą zachwiać imersję filmu. Cieszy fakt, że zatrudniono rdzennych Amerykanów do filmu, jednak nasza główna bohaterka przy nich odstaje wyglądem i niezbyt pasuje wizualnie. Zdjęcia za to wypadają bardzo dobrze i można poczuć ten dziki klimat. Nawet mały odcień szarości, które jest widoczny w filmie, nie przeszkadza i nadaje charakterystyczny klimat. Stroje oraz stylizacja Indian wygląda świetnie, pomimo że jest czasem zbyt czysta, ale to mały szczegół. Jeżeli chodzi o historię, jest ona stosunkowo prosta i nie wybije się za bardzo. Przemiana Naru jest bardzo płytka i widać lekkie zaloty Disneya. Fabuła trochę przynudza, ale po dłuższym seansie jesteśmy karmieni dosyć dobrą sceną walki francuskich traperów i Predatora. Sceny gór są bardzo dobre i naprawdę możemy poczuć frajdę, podczas kiedy Predator wręcz rozsmarowuje podróżników po całym terenie. Dialogi w filmie również są w dużej mierze po angielsku, co również podczas rozmów między członkami plemienia wygląda dziwnie, a zarazem mamy francuskich podróżników, którzy rozmawiają po francusku, i tutaj nie mamy nad szansy dowiedzieć się, o czym oni rozmawiają. Nasz łowca jest również ciekawym aspektem produkcji. Design Predatora jest obłędny i wyczuwalna jest dzikość i autia. Zostaliśmy również uraczeni nowym sprzętem Predatora, w tym samo się miny czy dwuczęściowy kombi-stick. Może przeszkadzać fakt, że Predator nie posiada swojego kultowego plazma castera, jednak styl i czas jaki obrali twórcy nie przeszkadza tak bardzo, a w zamian dostaliśmy ciekawą alternatywę dla tego kultowego uzbrojenia. Sam predator w masce wygląda dobrze, jednak czar pryska, kiedy widzimy go bez jego biomaski. Twarz łowcy nie przypomina tego, co znamy z kultowych filmów i bardziej wygląda jak wersja budlegowa predatora z taniej podróbki. Samo siedzenie predatora podczas niewidzialności sprawdza się różnie, co również może zaburzyć imersję. W niektórych scenach kostium predatora również wygląda na bardziej wykonany z gumy niż pełnowymiarowy kostium. Ostateczna walka brohaterki z Predatorem jest wielkim hołdem do starcia Arnolda z Jungle Predatorem i robi to na swój sposób, nie pokazując nam nic nowego. W poprzednich filmach zostało pokazane, że to niewielkość mięśni czy gigantyczna broń jest w stanie pokonać Jałtię, a spryt, doświadczenie i wykorzystanie słabości twojego przeciwnika da przewagę nad wiele bardziej rozwiniętym technologicznym Predatorem. Jest to już swojego rodzaju symbol marki. Nie da się ukryć, że film był tworzony na platformy streamingowe, co również może zaniżyć jakość produkcji. Widać to w długości filmu, jak i również w wcześniej wspomnianej fabule, która jest płytka i niezbyt angażująca. Sceny gore są dobrze wykonane, a zdjęcia czy ujęcia nie kują tak bardzo w oczy. Może przekazać fakt, że w momencie, kiedy akcja się rozkręca, film nam się szybko kończy. Nie pomaga też fakt, że wytwórnia 20 Century Fox została przejęta przez Disneya, widać to nie tylko przy kreacji głównej bohaterki, jak i również fanserwis, który jest widoczny w filmie. Cieszy fakt, że usłyszymy znane If It Bleed, we can kill it. Jednak końcówka filmu wyrzuca do kosza cały komiks Predator 1719, który był uważany za kanoniczny, jak i wrzuca własną serię wydarzeń, niszcząc również koniec filmu Predator 2. Spotkała to również serię Star Wars i niestety staje się normą dla Disneya i produkcji, które on tworzy. Jednak muszę przyznać, że film Prey jest stosunkowo lepszy od The Predator i może ożywić tą markę na nowo. Przejdźmy teraz do zalet i wad produkcji. Zalety hołd w stronę pierwszego filmu, zdjęcia, design łowcy w masce, nowe zabawki Predatora, sceny gore, aktorzy wcielający się w rdzennych Amerykanów, wady, fabuła, efekty CGI, forma streamingowa, długość filmu, przemiana głównej bohaterki, fan-serwis w wersji disneyowskiej, twarz Predatora. Słuchajcie, podsumowanie The Prey. Um, słuchajcie, nie jest to aż tak zły film. E, powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo się spodziewałem tego, że to będzie taki typowy, typowy e, reboot serii Disneyowej, że będą się tam działy cukierkowe rzeczy itd., tak e, Więc, że tak powiem, nie nastawiałem się pozytywnie na ten film. Ale też nie miałem jakiegoś, nie wiadomo, jakiego hype'u takiego, że o, bo nowy Predator wychodzi. Słuchajcie, generalnie film nie jest, aż tak mówię, zły. No po prostu zwykły taki streamingowy film, e, tylko tyle, że z Predatorem. E, no fakt faktem, że fajnie, że coś w ogóle nowego wyszło z Predatora. Tutaj nie umniejszam tego, tak? Aczkolwiek spodziewałem się ciut lepszych rzeczy. Ale tak jak mówię, myślę, że to jest taki, powiedzmy, bezpieczny... E, prequel? <laughs> Nie wiem, czy mogę tak, to, tak dosłownie to nazwać, czy to jest rzeczywiście prequel, ale generalnie sam pomysł tej Ameryki tego tych e, Indian ko, komaczów jest całkiem fajnym aspektem, bo szczerze powiedziawszy, okej okay, ktoś powie, że na przykład Predator Dark Ages też gdzieś tam się czy, kiedyś e, t, dział w e, przeszłości, bodajże nawet w średniowieczu, ale tutaj trzeba zauważyć, że to był taki fanowski projekt, który też całkiem fajnie wyszedł. Ale jeżeli mówimy o jakimś większym przedsiębiorciu, w tym e, znaczy przedsiębięciu w tym e, wszystkim, no jednak Prey się tutaj jakoś troszeczkę wybija tym wszystkim. E, ale to też nie jest to, że po prostu to jest nagle coś nowego. Wow, po prostu wielki boom. Nie. Mamy dosyć standardowe motywy, jak w całej serii Predator. Mamy ostateczną walkę, mamy to, że nie, nie siła broni, czy nie siła mięśni wygra z Predatorem, tylko Twój spryt i Twoje wykorzystanie wroga i jego um, słabości. Pozwolić wygrać z Predatorem, tak? Także mamy tutaj takie fajne, dosyć motywy znane z Predatora. Po prostu generalnie nawet sama walka nie wybija się jakoś strasznie. Ta ostateczna walka nie wybija się jakoś ponad, ponad coś nowego. Ale jeżeli chodzi o reboot, czy nawet samo to, że ten film jest jakimś w swoim rodzaju. Hołdem dla starego pierwszego predatora, to nawet fajnie to wyszło. Mówię, dla mnie na przykład bardzo przeszkadza ta bohaterka. Nie, nie to, że kobieta czy coś, tylko po prostu jej postać. Jej postać jest tak po prostu płytka, tak nieangażująca dla, dla mnie. Ta jej przemiana jest taka dosyć mocno na siłę zrobiona, tak? Więc e, to mi troszeczkę przeszkadza. No poza tym, że też na nasza, nasza bohaterka na tle innych, właśnie rdzennych. Amerykanów, którzy brali udział w tym w tym filmie wygląda zupełnie inaczej, gdzie też to trochę zaburza nam imersję. Też mi przeszkadza to, że jednak ten cały czas angielski gdzieś tam jest taki pełny, płynny angielski jest gdzieś tam. W całym filmie. Fajnie byłoby zobaczyć film, gdyby rzeczywiście oni rozmawiają w swoim natywnym języku i ewentualnie mamy napisy. Eee, także to byłoby fajniejsze. To byłoby fajnie bywałoby klimat. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, to też taki powiedzmy, mój malutki minusik. Eee, zdjęcia generalnie tej całej. Ameryki i tych wszystkich pól i tak dalej. No, to jest naprawdę fajne zdjęcie. No, jak na streamingowe standardy jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale co do samego Predatora, fakt fajnie jest zobaczyć, że Predator ma jakieś nowe zabawki. Fajnie zobaczyć jakąś nową maskę Predatora, tak? że czymś nas tutaj jednak próbują zaskoczyć? Ale w momencie, kiedy Predator ściąga maskę, to słuchajcie, naprawdę to jest, jak ja to zobaczyłem, jaki on ma po prostu, jak on ma twarz, to stwierdziłem, że no nie, no to po prostu to jest jakieś to jest, nie, tak jakbyśmy wzięli jakiegoś właśnie tak zwanego budlega z Chin i po prostu go napisali na pudełku, że to jest Predator, tak? No, tam zróbmy jakąś tak, żeby to nie wyglądało jak Predator, ale że to był Predator. Także, no niestety, jeżeli chodzi o kostium Predatora, no, to też, no. Nie da się ukryć, że to jest tak jakby <laughs> wzięte z AliExpress, po prostu kupiony jakiś gumowy strój dla cosplayerów i po prostu ubarali w to gościa i po prostu masz, graj predatorem, tak, wciel się w predatora. E, nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o sam charakter tego predatora, on jest po prostu świetny. To jest predator takiego, jakiego już dawno, żeśmy nie mieli, gdzie po prostu rozsmarowuje wszystkich, kurnak. Kto mu stanie na drodze, to po prostu koniec, nie macie gościu, tak, no, Trudno, przykro mi bardzo. Także te sceny gore naprawdę, naprawdę są satysfakcjonujące. Zabawki nowe, nowe, zabawki Predatora też całkiem się fajnie sprawdziły. Pomimo, że no może nie wiem, no na samo naprowadzające się latające miny trochę mi mniej tu powiedzmy podpasowały. Ale na przykład właśnie ten dwuczęściowy kombi stick, no, no to naprawdę było fajne dla mnie za zagranie ze strony twórców. Tylko, że niestety na tym wszystkim, to, to w te elementy jakoś nam powiedzmy odrobinkę ratują ten film, ponieważ, no, jak patrzymy później na całą resztę, no to jest już taka średnia. To tak jak mówię, historia jest bardzo krótka yy, i też nie jest jakaś strasznie angażująca. Nasza bohaterka również nie możemy się z nią w żaden sposób in, e, identyfikować. Po prostu jest jakaś final girl, która musi zabić predatora, nic więcej. I muszę niestety wspomnieć o e, serwisie. Fakt, tak jak wspominałem w recenzji, fajnie jest, słyszę, się, że jakieś typowe, e, znane te teksty e, z Predatora, ale sama końcówka filmu My Fucking God, no to jest po prostu już takie splu. To już nie jest splunięcie w stronę fanów i st w stronę tego, co było w poprzednich filmach czy w komiksie, który był kiedyś kanoniczny. Nie, to jest po prostu mega wielki plaskacz w pysk, że tak powiem, więc no po prostu jak ja zobaczyłem końcówkę, to to mnie po prostu aż zagotowała się we mnie krew, do, po prostu białej gorączki dostałem, tak, co ja będę tutaj owijał w bawełnę, białej gorączki po prostu dostałem na to, bo to jest po prostu tak, tak, no jak tak można po prostu zrobić jak dla mnie, tak, no końcówka filmu, no nie, no po prostu bierzemy, to jest i tak jak wspominałem, to jest niestety to Disneyowe, że bierzemy wszystko, co było na przestrzeni lat fajne i się sprawdzało i to miało ze sobą sens. Nie! Wywalamy do kosza, robimy własną wersję. No nie no, słuchajcie, no to jest po prostu też to chodzi w boli, tak, to, że po prostu się dziwi, człowiek dziwi tego i to rzeczywiście jakoś tam troszeczkę to wszystko boli, bo e, no nie oszukujemy się, że 20 Century Fox jest właśnie pod Disneyem, gdzie 20 Century Fox też robiło obcego, i e, jeżeli z, obcym zrobią to samo co teraz z e, w sensie jakieś tam, okej, okay, fanservice, fajnie zobaczyć, nie? Bo nie będę mówił, że nie, jakieś takie smaczki, jakieś takie po prostu mrugnięcie oka w stronę, w stronę fana, tak? Ale nie zmienianie całego kanonu. Jak dla mnie zmiana kanonu to jest duży, duży minus. Ogólnie, żeby tak podsumować, żeby ta recenzja też nie była zbyt długa, to Prey myślę, że gdzieś ulokuje między siódemką a szóstką. Tak jak mówię, to nie jest jakaś super, mega nowość. To nie jest coś, co w moim odczuciu zrobiło na mnie takie wow. Nie, zrobiło to dobre wrażenie. Rozczarowałem się w miarę nawet pozytywnie. Ale to nie jest coś takiego, że po prostu, e, nie wiem, że lecą fajerwerki i staniki latają. Nie, to nie jest nic takiego, więc też, jeżeli jeszcze nie widzieliście The Play, e, nie szykujcie się na super jakiś seans. Dobry film to jest o Predatorze, ale nic nowego i nic za bardzo odkrywczego. Więc myślę, że jeszcze mógłbym Was przy okazji zaprosić do mojego, na, na kanał mojego kolegi AVP YouTube, gdzie on również zrobił swoją recenzję Prey. I możecie porównać po prostu, która recenzja. Czy, czy Adam może lepiej też powiedział o niektórych aspektach niż ja powiedziałem, e, ponieważ też nie chciałem robić długiej e, recenzji, ponieważ wszystko, co ja miałem do siebie, z siebie do wylania, praktycznie e, o co, co, co z tym filmem jest nie tak, już to robiłem na moich pierwszych wrażeniach, właśnie też z moim przyjacielem. Także również zachęcam Was do sprawdzenia jego e, recenzji. Link będziecie mieć gdzieś tutaj pod, e, w opisie, ewentualnie gdzieś tu wam. Wyskoczy odnośnik. To tyle na, na razie ode mnie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Spodobał Ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem. A jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasługuj kanał. Dzięki i na razie.